umrzesz. Wiesz o tym, prawda? Mam taką nadzieję. Czy może nie zastanawiałeś się nad tym? Bo to ciebie nie dotyczy. Śmierć jest taka smutna. Inni umierają, a ty żyjesz dalej, więc pewnie nigdy nie umrzesz, prawda? Czy umrzesz? Czy w końcu, w którymś momencie twojego życia zgaśnie światełko i ciebie tu nie będzie? I gdzie wtedy będziesz? Co zrobią twoi bliscy? A co ty zrobisz? Ty, czyli kto? Zaśniesz? Obudzisz się gdzieś tam w innym świecie? Boisz się? A czego się boisz? Przecież nigdy tam nie byłeś, więc nie wiesz, jak tam jest, więc dlaczego się tego boisz? Będzie bolało? Może nie będzie. Wiesz? Nie wiesz? Myślałeś? Za głębokie. Za bardzo przywiązałeś się do tego materialnego świata, żeby nawet o tym pomyśleć, prawda? Przecież jesteś młody, zdrowy, wysportowany, masz karierę. Nie musisz się o to martwić. To tylko starsi ludzie, którzy są schorowani, czekają na ten moment. Im jest bliżej niż tobie, prawda? Przecież ty nie umrzesz. Przecież to nie o ciebie chodzi tutaj. Zastanawiasz się nad tym, czy nie? Co sobie teraz myślisz, kiedy o tym mówię? Co sobie pomyślałeś, kiedy zobaczyłeś w tytule coś o umieraniu, coś o śmierci? Przecież to takie smutne. Przecież wiesz, że jak byłeś mały, to pogrzeby nigdy nie kojarzyły ci się z niczym miłym. Prawda? Trzeba było wtedy być w tym smutnym nastroju, tak jak inni. No bo wiadomo, żegnamy się z kimś, ktoś odchodzi, nie wiemy naprawdę, gdzie odchodzi, bo nikt nam tego nie powiedział, bo nikt stamtąd nie wrócił. Stamtąd, czyli skąd? Tyle pytań, żadnej konkretnej, prawdziwej, sprawdzonej, udowodnionej odpowiedzi, prawda? Ale mimo to żyjesz sobie tutaj, masz wszystko, co materialne, jest ci dobrze, bo śmierć ciebie nie dotyczy. Nie? To dlaczego tak bardzo się boisz o siebie, że coś ci się może stać na przykład w wypadku samochodowym? Przecież śmierć nie jest dla ciebie. Ona przyjdzie kiedyś tam. Ile razy w swojej przeszłości, w kontaktach z bliskimi, w rozmowach z kimkolwiek, ten temat zawsze był spychany do takiego niechcianego zakątka, gdzie tam nigdy nikt nie chciał wchodzić i poruszać tego tematu, prawda? Bo to takie wiadome dla wszystkich, ale zarazem nie chcemy o tym rozmawiać. A prawda jest taka, że w każdej sekundzie, minucie, godzinie, dniu, tygodniu, miesiącu, roku naszego życia może się to zdarzyć nam. Zdarzyć. Po prostu przestaniemy istnieć jako nasza fizyczna, cielesna istota, człowiek. Jednostka ludzka, wiele definicji to wszystko ma. Zastanawiasz się nad tym? Czy nie? Czy mimo wszystko postanowiłeś odłożyć to na sam koniec swoich rozmyślań? Czy śmierć jest straszna? Czy nawet nad tym się nie zastanawiałeś? Chciałbyś umrzeć w sposób łagodny, szybki, albo nawet nie wiesz w jaki? A w ogóle chciałbyś umrzeć? Nie, chciałbyś żyć wiecznie, bo się boisz, prawda? Strach. A co jakbyś spróbował rozprawić się z samym sobą i zrozumieć swoje położenie, głównie te świadome położenie, swojej świadomości, czyli tego twojego wewnętrznego ja, które z tobą cały czas jest od dzieciństwa? Co wtedy zrobisz, jeżeli będziesz umiał poradzić sobie z samymi myślami o tym, że jednak w którymś momencie tego życia no nie będziesz już mógł więcej fizycznie stąpać po tej ziemi i stanie się z tobą coś, czego nie jesteś pewien, ale wiesz, że to nastąpi. Odejdziesz z tego świata.
Co jeżeli zacząłbyś się teraz nad tym zastanawiać najbardziej niż nad wszystkimi innymi rzeczami, szczególnie tymi materialnymi, szczególnie tymi aspektami tego świata, do których jesteś tak mocno przywiązany? Praca, znajomi, dom, samochód i wszystko inne, prawda? Rozrywka, telewizja. Jakbyś wreszcie zostawił to wszystko na boku i zacząłbyś się zastanawiać nad tym, co najważniejsze. Co ty tutaj robisz? Kim ty jesteś? Dlaczego przyszedłeś i dlaczego musisz stąd odejść? Może warto by było rozprawić się z samym sobą po to, żeby żyło ci się łatwiej i żeby ten dzień, którego tak bardzo panicznie się boisz, nie był dla ciebie takim strachem, nie był dla ciebie powodem do tego złego nastroju, smutnego. Po co masz się bać śmierci? Przecież ona i tak nadejdzie. Ty wiesz o tym, prawda? Ja cały czas podtrzymuję, że zdajesz sobie z tego sprawę. Aczkolwiek analizując zachowania ludzkie, no powiem szczerze, że jestem bardzo zaskoczony, że ludzie w dzisiejszych czasach starają się unikać czegoś, co jest nieuniknione, nieuchronne i traktują to życie jako coś ostatecznego, jako to, co jest najważniejsze dla nich. To jest to życie materialne. Czy ani razu nie przeszło ci przez myśl, że to tylko jest doświadczenie czegoś, że to tylko jest przejściowe? W przeciwnym razie, jaki miałoby sens przychodzenie tutaj ze świadomością, że zaraz stąd musimy odejść i tak naprawdę nie wiemy, ile czasu nam zostało? Umierają małe dzieci, umierają ludzie w różnym wieku, z różnych powodów. Czasami są sami sobie winni, ale to przypuszczam z powodu braku zrozumienia sytuacji, w której są, bo to jest największy problem. Nie wiesz, kim jesteś, skąd się tutaj znalazłeś, w jakim celu. Wiesz, że stąd zejdziesz, prędzej czy później, ale mimo wszystko postanowiłeś jakoś tak się tym za bardzo nie przejmować. Nie musisz się przejmować, nie musisz się zadręczać. Właśnie powinieneś od teraz przestać się zadręczać, a zacząć myśleć w inną stronę, że to jest twój cel. Śmierć jest twoim celem, de facto. Ale życia nie traktuj zbyt poważnie, nie przywiązuj się do niego, szczególnie do tych materialnych, plastikowych, śmiesznych rzeczy, do pieniędzy, czy to w gotówce, czy w banku, czy w kruszcu jakimś, jaki sobie tam zakupiłeś, może, nie wiem, może wtedy to cię uchroni od śmierci, tak? Wiesz, tego nie da się przekupić, to przyjdzie w końcu. Także tak na koniec proponuję ci się zacząć nad tym zastanawiać, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, ale nie zastanawiać tylko nad tym, co ja tutaj powiedziałem, tylko zastanów się nad sobą przede wszystkim. Czy rozumiesz swoje położenie, w którym się znalazłeś? Uświadom sobie wreszcie, co ty tutaj robisz, kto jest w twojej głowie i tak naprawdę co jest dla ciebie ważne w tym życiu. Po co się o to wszystko zabijasz, skoro i tak w którymś momencie może to wszystko prysnąć? Czy wiesz, zdajesz sobie sprawę, jeżeli ktoś mówi, korzystaj z życia, czy ty to w ogóle rozumiesz? Czy znowu rozumiesz swoje położenie do tego stopnia, że te słowa mają dla ciebie jakiekolwiek znaczenie, czy korzystanie z życia to jest dla ciebie pójście w sobotę do baru i zalanie się w trupa? I to jest korzystanie z życia, a na drugi dzień masz takiego kaca, że głowę ci na pół rozsadza. Warto by było się nad tym zastanowić, nie uważasz? To w końcu przyjdzie do ciebie, prędzej czy później. Lepiej chyba być na to gotowym mentalnie. Fizycznie nic z tym nie zrobisz. Możesz być wysportowany, mega zdrowy. Możesz jeść garść witamin, cokolwiek innego robić w tym celu, ale na wiele się to nie zda. Po prostu światełko zgaśnie w którymś momencie. Proponuję przestać się bać i zacząć się nad tym zastanawiać i zrozumieć wreszcie swoje położenie, w jakim się znalazłeś.